Cześć Kaziorożko. Kochani, robimy wasze czytanko na październik. Na październik, zaraz się dowiemy. Zaraz się wszystkiego dowiemy, co wy tam będziecie robić. Słuchajcie, miłość, praca, co jest najlepszego do osiągnięcia i wy z każdym znakiem zodiaku. Zaraz zobaczymy. Troszkę potasujemy i lecimy. Zaczniemy sobie od miłości, zrobimy sobie dwie historie. Na poprzednich znakach, słuchajcie, wychodziło tak, że każda z tych dwóch historii mogła być zarówno dla singli, jak i dla związkowców. Także nie przywiązujcie się do tego, kto jest singlem, kto związkowcem. W sensie, która historia jest dla kogo. Tylko zobaczcie, która historia jest dla was, dobra? Koziorożce, październik. Dobra. Miśki, patrzymy, co tam. Patrzymy, co tam. W miłości. No ciekawe, ciekawe. No, czekajcie, czekajcie, co to jest. Tyle. Kochani, zakończenie czekania albo strata czasu. Czekaliście na coś? Bo jeżeli czekaliście na coś, to przestajecie czekać. To może być coś a la pojednanie jakieś, bo mamy kartę pojednania, albo jakiś wybór. Wybór, pojednanie. Ktoś decyduje pomiędzy, na przykład. Wybieram ciebie, a nie kogoś innego. I wy macie pokazaną kartę pojednania lub powrotu i zakończenie czekania. Macie dwie karty zakończenia czekania pokazane. A jeżeli nie czekaliście na nic, na żadną decyzję, na żadnego tam człowieka wracającego czy coś takiego, to wtedy bym się niestety zastanawiała nad stratą czasu. Jeżeli jesteście od jakiegoś czasu w czymś, na co byście mogli czekać? No chyba, że czekacie, że jesteście cały czas w jakiejś dziwnej relacji, I myślicie, że się coś zmieni. Na przykład, że romans zamieni się w poważny związek. No to wtedy jest pokazane, że na razie na razie nie. Na razie się nie zamieni. Ale jaja. Dosłownie. To jest ta pierwsza historia. Jeżeli macie jakiś romans, jakąś relację, która do tej pory nie przerodziła się w coś bardzo, bardzo stabilnego z różnych powodów, czy dlatego, że są trójkąty, czy dlatego, że czy jest, być może jest dwoje singli, ale po prostu ktoś się cały czas nie chce zaangażować, to się to nie przeradza, zostaje na poziomie jakiegoś romansu. Jest pokazane, że wy tracicie czas, czekacie na coś, co nie nastąpi. Należy zobaczyć, że ta osoba nie będzie miała z wami prawdziwego, takiego bardzo, bardzo poważnego związku, bo ta osoba tego nie chce. Nie chce, nie wiem, z różnych powodów może nie chcieć, może w ogóle nie chce związku, a może niestety nie chce związku z wami. Musimy takie rzeczy brać pod uwagę, że na przykład kocham cię, ale jeszcze się rozglądam. Tutaj mam miejsce. Wiecie, o co chodzi? No to nie, to miśki, weźcie się, zastanówcie. Ja mam pokazane, nie planuj związku z tym człowiekiem. A jeżeli czekacie, że ktoś odejdzie od żony, od męża, czy coś takiego, jest pokazane, żeby przestać na to czekać. Po prostu, bo tak jakby strata czasu. No chyba, że jest ta pierwsza historia, bo właściwie mamy trzy historie u was. Chyba, że jest to, co pierwsze powiedziałam, że czekaliście do tej pory na coś. Czekamy, czekamy, czekamy. Na przykład właśnie, że będzie powrót czyjś, ktoś do mnie wróci. No to mogłoby być teoretycznie dla singli nawet. To jest pokazane, że jest możliwe, że przestajecie czekać, bo jest jakieś pojednanie. Tylko że cały czas ja mam pokazane, że wy musicie uważać na osobę, która nie chce poważnego związku. To, że przyjdzie i się pojedna, to, że przyjdzie i będzie chciała ta osoba znowu z wami romans, nie oznacza, że będzie wam proponować coś poważnego. Oczywiście zależy, czego chcecie, no ale... Miśki... Wszyscy, którzy są w bardzo poważnych relacjach, przyjrzeć się sobie lub drugiej osobie pod kątem szukania przygód. Ja nie mówię, że ktoś już zdradza, bo to nie o to chodzi, ale przyjrzeć się pod kątem szukania przygód. Czy ktoś się tutaj za bardzo nie nudzi i nie zaczyna myśleć o jakimś, nie wiem, płomieniu czy czymś takim. Uważać na takich ludzi. Również single uważać na ludzi, którzy gdzieś się nudzą,
i szukają płomienia z wami, ale tylko i wyłącznie płomienia, w sensie jakiegoś, jakiejś pasji, seksu, a tam się nudzą, ale tam siedzą. Bo tutaj jest tego typu energia. Ktoś jest w jakiejś poważnej relacji i się nudzi i szuka jakiegoś czegoś poza relacją. Także przyjrzeć się. Druga wasza historia, kochani, jest dziwna, ale tu jest ważna rada, więc ja nie wiem, co wy robicie, nie mam pojęcia. Jest pokazane, że ktoś mógłby zdecydować, że się będzie tylko bawił, że będzie tylko szukał ludzi do romansu, że absolutnie nie będzie patrzył poważnie na związki, w sensie na ludzi, że jak będziecie na przykład randkować, jak będziecie się decydować na randkowanie, to w ogóle nie będziecie próbowali się jakoś angażować, tylko po prostu się będziecie bawić. Mógłby tak ktoś zdecydować. Albo już coś do was przyszło. Coś, co jest ciekawe, coś, co spełnia jakieś nie tyle marzenia, co przyjemne jest. Przyjemności są pokazane. Dosłownie przyjemności, nie jakieś poważne rzeczy, tylko przyjemności. Tak jakby ktoś mógł zdecydować, ja nie wiem czy wy, jeżeli nie wy, to uważać na drugą osobę, która do was przyjdzie. Tak jakby ktoś mógł zdecydować, będę robić tylko to, co jest przyjemne dla mnie. Nie interesuje mnie to, że druga osoba też czegoś oczekuje. Ja będę tylko swoje przyjemności tutaj jakieś tam robić sobie, tam spełniać czy coś takiego. I jest pokazana jakaś decyzja, wybór lub decyzja. Jeżeli jesteście koziorożcem, który zastanawiał się nad dwiema osobami, z kim pójść na randkę, no to może być taka decyzja. Ja nie wiem czemu, ale rada jest taka, żeby na razie tej decyzji nie podejmować, żeby się wstrzymać z taką decyzją. Czyli wy macie pokazane na październik, że moglibyście coś wybierać lub decydować, nawet pod kątem decyduje się na to, że teraz, od teraz tylko randkuję, sprawiam sobie przyjemności, w ogóle nie patrzę pod kątem związku na ludzi, no to też jest pokazane, poczekaj jeszcze z tą decyzją. No bo wy pokazujecie, decydujecie się na coś, wybieracie jakąś drogę lub opcję, a karta rada mówi, czekaj, rozważ to jeszcze. Poczekaj jeszcze z tą, to nie jest, ja nie chcę mówić, że to jest zła decyzja, ale jest pokazane, rozważ to jeszcze, zanim podejmiesz tą decyzję. No więc trzeba się zastanowić. Strasznie dziwna karta. Straszne dziwne karty. Bardzo mało energii dla stałych związków. Co ja bym wam mogła powiedzieć dla stałych związków? Na coś byście mogli czekać razem we dwójkę i jest pokazane, że będziecie się dogadywać, porozumiewać, ale coś nie przychodzi. Na przykład uznacie w stałym związku, uznacie, że coś nie ma sensu lub nie ma przyszłości i dogadacie się na ten temat. To mogą być różne rzeczy, to mogą być rzeczy finansowe, to mogą być przeróżne rzeczy. Że razem uznacie, że coś nie ma przyszłości lub nie ma sensu i dogadacie się, żeby być może czegoś nie robić. No. Może chodzić o biznes wspólny albo o jakieś, nie wiem, może inwestycje czy coś takiego. Albo, o Jezu, mógłby ktoś zrezygnować, jakaś para koziorożec z człowiekiem poważnym, w sensie jakieś małżeństwo czy para taka stabilna, moglibyście zdecydować, żeby zmienić bank albo zrezygnować z kredytu w jakimś banku na rzecz innego banku, albo w ogóle nie brać kredytu. Jest pokazane, że zmiana może być dla was korzystna. Jest pokazane coś takiego. Także, no. Dobra. Praca. Praca. Koziorożec, pracownik, pomysły, idee, nowe początki i prawda. Prawda na temat samochodu? Co? Pomysł automobilny? Mobilny pomysł? Jezus Maria, co to jest? Boże, prawda wychodzi na jaw na temat podróży lub samochodu. Albo pomysł, idea dotycząca podróży lub samochodu. Ale to nie jest pokazane, że to jest coś dobrego. W sensie, że mogłoby to być coś, co nie prowadzi do celu takiego, jaki chcecie osiągnąć. Jeżeli macie jakąś ideę lub pomysł i chcielibyście coś zacząć, zrobić, nie wiem, coś byście chcieli, jakieś coś nowe, to jest pokazane, że tego nie robicie w październiku. Z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego. Po prostu. Albo, no, nawet nie jest pokazane, że to jest zła idea. To nawet nie jest tak pokazane. Po prostu jest pokazane, że to nie jest robione. No. Na kompromis trzeba iść.
Dosłownie, trzeba się będzie bardziej postarać. Takie macie kartę. Bardziej się postarać i iść na kompromis. Zobaczyć, co możecie poświęcić, żeby coś zacząć lub coś przeprowadzić. Jakiś pomysł, jakąś ideę. Więc jeżeli chodzi o takie rzeczy, pomysły, idee, nowe początki, coś, co nie idzie, bo nie idzie w ogóle, to jest pokazane, że musicie więcej poświęcić albo musicie iść na kompromis. Na przykład zrezygnować z tego, żeby było 100%, na razie zrobić 75%. Przykładowo. No ja nie wiem, o czym ja mówię. No tak mówię symbolicznie bardziej. Ale coś jeszcze chciałam powiedzieć. A propos podróży samochodu, na kompromis iść. Nie podoba się wam ta podróż, czy ten samochód się wam nie podoba? W sensie, że tu jest coś negatywne pokazane. Albo nie chcecie jechać w tą podróż, albo was ktoś zmusza was, a nie chcecie, albo ta podróż nie jest, może jakaś zmiana przy podróży, zmiana kierunku, albo zmiana daty podróży, coś takiego, co jest jakimś problemem. Ogólnie problem przy podróży lub przy samochodzie, przy jakimś przemieszczaniu się, problem. I jest pokazana rada, zobacz, co możesz poświęcić lub idź na kompromis lub machnij ręką, jakoś to będzie. W sensie nie musi być idealnie, bo nie jest idealnie. Mogłoby być lepiej u was w pracy, mogłoby być na 100%, a jest tak na 75%. Może na 60 dla niektórych i być może niektórzy nie czują, że idą do przodu. Wtedy ten rydwan to będzie bardziej taki symboliczny. Nie idę do przodu, nie rozwijam się, nie idzie, nic się nie dzieje. I wtedy jest pokazane, poczekaj. Na razie tak jest, ale będzie dobrze, musisz coś poświęcić, musisz więcej poświęcić, musisz iść na jakieś kompromisy. Więcej poświęcić, iść na kompromisy, bardziej się postarać. Zwłaszcza w połączeniu z tą kartą, którą macie pod spodem talii. Pokonać przeszkody, bardziej się postarać, iść na kompromisy, zobaczyć, co można poświęcić, żeby coś osiągnąć. Strasznie takie ogólne, w sensie, że możecie to dopasować do tak naprawdę do różnych sytuacji. Nie jest takie dosłowne, jak nieraz mamy takie dosłowne sytuacje, nie? No to nie ma tutaj takiej dosłowności. No ale okej, może nie zawsze musi być. Miśki, dobra. Co jest najlepszego do osiągnięcia dla koziorożca w październiku? Najlepsze do osiągnięcia. Mówię wam, miśku. O dobra, no to jest ciekawe. Czekajcie, wezmę wam jeszcze jedną kartę. A co mi tu wisi? A, decyzja jakaś. Dobra, wszystkie koziorożce, które mają ochotę ratować małżeństwo lub, no nie chcę powiedzieć zmieniać stan cywilny, bo może przesadzę, szukać kogoś do związku. Nie, powiedziałabym bardziej, że ratować małżeństwo, ratować coś, co jest w kryzysie, naprawiać, jest pokazane, że można to osiągnąć. Jest pokazana praca i jest pokazane pójście do przodu. I jest pokazane podjęcie jakiejś decyzji, żeby nad czymś pracować. I dla tych, którzy mają złe małżeństwo lub zły związek, w sensie, że coś się zepsuło, to ratowanie jakiegoś kryzysowego związku. Dla innych być może wychodzenie ze związku, czyli mamy kryzysowy związek, nie chcę ratować, podejmuję decyzję, że nie chcę ratować, idę, wyprowadzam się, przeprowadzam, idę gdzieś tam w swoją stronę. Więc to zależy tak naprawdę od tego, co chcecie osiągnąć. Bo tutaj jest możliwe i jedno, i drugie. I ratowanie, i to, że podejmiecie decyzję, żeby odejść od kogoś. Ale jest jeszcze przekaz a propos pracy. Wiecie co? Pamiętacie, jak przed chwilą przy pracy powiedziałam, że coś nie idzie, że coś się nie rozwija, że coś z jakąś albo podróżą, albo samochodem, albo nie ma rozwoju, jest za wolno, jest na ileś tam procent, a nie na 100%. Wydaje się, że możecie to odwrócić. Jest pokazane, wiecie co, to tak wygląda jakby swoją bardzo, może nie, że ciężką pracą, ale takim skupieniem na pracy i taką rzeczywiście, taką pracą możecie osiągnąć to, że pójdziecie jednak do przodu, pójdziecie do przodu w pracy, będzie jakiś rozwój. Zwłaszcza mówię chyba do tych, którzy dostają decyzję, że nie dostaną jakiegoś awansu, albo, bo jest pokazana jakaś hierarchia, jest pokazany jakiś opór przed tym, żeby piąć się do góry. Jest pokazane, że swoją pracą, taką sumienną i w takim skupieniu, możecie iść do przodu z tym rydwanem.
Więc ten rydwan można odwrócić prosto. Ten, który się u Was odwrotnie pokazał w pracy. No, no właśnie. Czyli pozytywnie, dobra. Kochani, to było, to było, to było. Wy z każdym znakiem zodiaku. Od baranka do rybeczek. Koziorożec z każdym znakiem zodiaku. Czekajcie chwilkę. Koziorożec z każdym znakiem. Już, już, już. Dobra. Z barankiem. Jeżeli czekacie na komunikację lub na wznowienie romansu lub na... Co? Na co? Jakieś przyjemności, prezent, zaproszenie. Albo tego nie będzie w ogóle. Nie będzie komunikacji, przyjemności, prezentu, zaproszenia. Albo jeżeli przyjdzie, to się Wam nie spodoba. Komuś się nie spodoba, chyba że wy szykujecie, uważajcie, jeżeli wy szykujecie jakiś prezent dla baranka, no to się komuś niestety nie spodoba. To nie jest spełnienie marzeń tej osoby. Prezent, zaproszenie, randka. Albo tego w ogóle nie będzie, albo nie będzie to miłe. Nie będzie to... Jezu. Sorry, miśki, jeżeli idziecie w październiku na pierwszą randkę z baranem, a ja wam mówię, że będzie... Dobra, może już nie będę nic mówić. Ale no tak trochę to wychodzi nie za bardzo jako spełnienie marzeń. Wiecie, o co chodzi? No. Zbyczuli się. Zachowanie status quo, trzymanie się bardzo kurczowo czegoś i nie rozpoczynanie czegoś nowego. To może różne rzeczy znaczyć. Może być, że ktoś się na przykład aż tak strasznie zabezpiecza, żeby nie było dziecka. Nie wiem, jedno z Was chce dziecko, drugie... No przyszło mi do głowy, bo dziecko. Jedno z Was chce dziecko, drugie z Was nie chce dziecka i jest pokazane takie, że ktoś tak strasznie się zabezpiecza, że nie, 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 ze mną nie będziesz mieć dziecka, a druga osoba chciałaby. No więc niestety. Ale może być również, że na przykład ktoś tak kurczowo trzyma się starej sytuacji, że nie jest w stanie w ogóle zrobić kroku naprzód i pójść jakby nowe życie zacząć. Być może bez byka. Być może bez. No. Albo razem, ale coś nowego. No to nie jest pokazane, że nie, nie, zachowanie status quo, nic nie zmieniamy. Z bliźnięta... ale dziwne. Uważać. Bliźnięta... wiecie co? Dobra. Albo jest tak, że ktoś już z Wami coś zakończył, no to by była osoba trochę niestabilna, ale osoba, która by Was pociągała w sensie seksualnym. Mógłby być jakiś romans i ten romans mógłby przyjść do Was teraz w październiku i w październiku się zakończyć. Przyjdzie w październiku i się zakończy. Albo jest tak, że już się zakończyło i przyjdzie znowu w październiku, czyli wróci, a potem się znowu zakończy. To jest pokazane jako krótkotrwały romans. Bardzo krótkotrwały. Co to kurde jest? Ewentualnie jest... Jezu. Dobra. Może krótkotrwały romans. Jeżeli wy jesteście razem z bliźniętami w bardzo poważnym związku... No, to nie wiem. No, krótkotrwały romans. No co wam powiem, miśki? No to uważać, jeju. Coś takiego, co byłoby takie ogniste, ogniste przez chwilę, a potem już nie ma, nie ma. Totalne odcięcie się i tak dalej. Dziwne. Z raczulisiem. Podjęcie decyzji, żeby nie zaczynać czegoś od nowa. Podjęcie decyzji, żeby nie dawać oferty. Podjęcie decyzji, żeby, no niestety, również nie wybierać siebie samego. W sensie nie wybrać miłości do samego siebie. Już mówię, o co chodzi. Albo to jest jakiś związek, relacja, która nie ma sensu i się nie odnawia, nie naprawia, nie ma powrotu. Albo jesteście w relacji z rakiem, relacji, która nie ma sensu i jedno z Was poświęca się tutaj, tak naprawdę nie jest szczęśliwe, nawet nie jest zbyt szanowane przez drugą osobę. No to nie wiem. Z lwem bardzo poważne decyzje i kombinacje i kalkulacje. Czy to znaczy, że ktoś będzie wchodził na jakąś drogę prawną? Być może. Urzędowe lub prawne jakieś załatwienia. Może tak być. Może być również, że ktoś bardzo obserwuje drugą osobę, lew was albo wy lwa, bardzo dużo obserwacji, a jednocześnie rozsądne zachowanie i
To jest bardzo ciekawe. To jest tak, jakby ktoś podjął decyzję i decyzja jest chłodna. Chłodna, bez emocji, taka być może odcinam cię, być może taka, odcinam cię ze swojego życia, być może. A jednocześnie gapi się oczami, śledzi. Nie wiem, gdzie was śledzi, ale może mieszkacie razem, a może na internecie was ktoś śledzi. Śledzi, patrzy oczami, nie może przestać, ale decyzję podjął albo podjęła, co to w ogóle jest? Kurde, miśki, kto to zrobił? Wy żeście podjęli, oni podjęli, co to w ogóle jest? Do niczego niepodobne. Razem patrzycie, obserwujecie się nawzajem pewnie jeszcze do tego. Ale podjąłem decyzję, czy podjęłam? Dupa nie decyzja, tu śledzik, o. Alternatywnie mówię, urzędy, prawnicy, załatwienia poważne. Może jesteście w poważnym związku i będziecie coś w październiku załatwiać. Z panną. Nie ma kontaktu, nie ma propozycji, nie ma randek, nie ma prezentów, albo macie pokazane, że jesteście w poważnym związku, mieliście problemy z dzieckiem i wychodzicie z jakichś problemów z dzieckiem. Wychodzicie. Jest jeszcze pokazane, że nawet jeżeli nie ma kontaktu, nie ma propozycji, to tak jakby nie było już cierpienia, tak jakby ktoś się już uleczył z tego. Także dobrze. Z wagusią jest pokazane uratowanie, kurde, nie mogę mówić, uratowanie czegoś przed upadkiem, ale brak poczucia bezpieczeństwa i niezbyt dobry związek. Jezu, co to jest w ogóle? To jest wasz związek, który jest beznadziejny, ale ratujemy przed upadkiem, mimo że związek jest beznadziejny? Czy macie do czynienia z osobą, która ma gdzie indziej związek? W sensie trójkąty jakieś, czy czworokąty, czy cholera wie co. Jakiś związek, który nie ma sensu, gdzie nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma stabilizacji, ale ratowanie przed upadkiem. Alternatywnie ktoś usilnie próbuje uratować związek przed upadkiem, bo sobie finansowo nie poradzi bez drugiej osoby. Tak. Ze Skorpionem. Kryzysy w związku. O, może będzie jakieś pogodzenie się. Związek kryzysowy albo związek, który już się zakończył, ale wybaczenie i pogodzenie się z przeszłością. To może oznaczać, że niektórzy z was ze Skorpionem będą próbowali coś ratować, wybaczać sobie nawzajem, ratować coś, ale dla innych, zwłaszcza tych, którzy już odeszli, zakończyliście coś albo chcecie zakończyć, to bez żalu i bez pretensji. Z Szczelczykiem. Kochani, blokada znowu na jakiejś ciąży, blokada na zachodzeniu w ciąży albo jakaś fałszywa matka lub teściowa. Albo wchodzi między albo żona, fałszywa była żona czy była partnerka. Fałszywa osoba, która kogoś blokuje, jakąś blokadę robi. Albo, jeżeli ktoś tu chciał w ciążę zachodzić z szczelcem, to jest pokazana jakaś blokada. Cokolwiek to może oznaczać, miśki, no jakaś blokada. Ale również fałszywa żona, była partnerka, matka, teściowa. Fałsz. I brak rozwoju w tej relacji, blokady i kłamstwa. Dwa koziorożce. O Jezu, strasznie o sobie myślicie nawzajem, jakieś bratnie dusze, ale jednocześnie... Nie wiem, czy możecie być razem. Wy możecie się traktować jako bardzo takie bliskie sobie dusze, ale cały czas jest pokazane, że są inne opcje i ktoś rozważa inne opcje i nie może się skupić. Brak skupienia, rozważanie innych opcji. Chyba, że wy macie negatywny bardzo związek, w sensie źle jest między wami, to wtedy bym powiedziała, że jedno z was buja w obłokach, myśląc o innej osobie, która jest bratnią duszą. Z Wodnikiem mamy pokazaną ulgę i złożenie broni lub przegraną, ale to nie wygląda dobrze. Jest pokazane, że tak jakby przegrana lub w sensie składamy broń, nie kłócimy się już, dobra, ten związek jest przegrany, dobra, ulga, już podejmujemy decyzję, że koniec. To jest bardziej tak, niż że się będziemy godzić. No. A z rybami mamy pokazaną decyzję o odejściu. Odchodzę, no to nie wiem, czy od siebie nawzajem, czy ktoś od kogoś odchodzi. Ale poważna decyzja na temat odejścia. Odwraca się i odchodzi. Miśki, dobra. Karta anielska. Warto czekać. Na twoje życie miłosne wpływa boska synchroniczność. Miśki, no to nie, że na Franka czy na Eusebię. Wiadomo, ja to zawsze mówię. To nie o to chodzi, żebyście mieli imię w głowie, na kogo czekacie. Natomiast jest to kwestia taka, że w momencie, kiedy wy wibracyjnie się dostroicie do jakiejś na przykład bratniej duszy i będziecie rzeczywiście już w tym takim punkcie swojego życia, w którym ta osoba będzie przestrzeń dla tej osoby w waszym życiu, to wtedy ta osoba się pojawi. Że warto czekać na prawdziwą miłość. Miśki, tyle.
Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, jeżeli się Wam to do czegoś przydaje. Widzimy się być może na innych znakach, albo tam, nie wiem, na weekendówce. A na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i pa, pa.